Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Jak niepokój zamienił się w pokój. Pewnego dnia odwiedziłam zamek. W zamku mieszkała przepięknej urody księżniczka. Żyła w sumie samotnie. Oczywiście miała rodziców, miała rodzeństwo, ale jakoś nie potrafiła nawiązać kontaktu, relacji czy związku. Ciągle przychodziła do swojego pokoju, siedziała w tym pokoju bardzo długo, więc odwiedziłam ją jako ta bajarka. Ale księżniczka powiedziała: Ja chcę żyć sama. Ja kocham samotność. Uwielbiam, ubóstwiam samotność. Chcę być sama. No dobrze, powiedziałam i wróciłam do swojego domu. Ale wróciłam za kilka lat. Księżniczka już się zmieniła i opowiedziała mi swoją historię. Bajarko, rzekła. Wtedy, gdy do mnie przyszłaś, to byłam smutna. Akurat nie podobało mi się to, co mój ojciec do mnie powiedział. Byłam zdenerwowana na cały świat, na życie, niczego nie rozumiałam i jeszcze nie porozmawiałam ze swoim lustrem. Jak to? Zapytałam. No tak, bo rozmawiałam każdego dnia ze swoim lustrem, gdy mi się coś zdarzyło. I żaliłam się do lustra. Lustro było moim powiernikiem. I przyszłaś w momencie, gdy właśnie zdarzyło się tak wiele spraw i rzeczy, i ja jeszcze byłam bez omówienia tego ze swoim powiernikiem. A co się działo, gdy powiedziałaś coś do lustra, co zdarzyło ci się smutnego, czy może trudnego w życiu? No co, lustro mi odpowiadało? A co ci odpowiadało? No, z reguły mówiło: I co z tym zrobisz? I to, że mówiło do mnie, i co z tym zrobisz, powodowało, że się zaczęłam zastanawiać. Myślałam, 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 zastanawiałam się, no i w końcu coś się zmieniało w moim życiu. Nawet nie wiem co, ale to pytanie, i co z tym zrobisz, wywoływało reakcję, myślenie, zastanawianie się i podjęcie kolejnego kroku w zmianie postawy, schematu, zachowania. Ale wyobraź sobie, bajarko, że któregoś dnia lustro pękło. Ojej, co zrobiłaś? No, wiesz, mało było luster w tym czasie w księstwie, więc zaczęłam mówić do ściany. No i co? No, ściana mnie słuchała. No i co? Zapytałam. Ale żadna zmiana z tego nie przychodziła. Ściana mnie słuchała, ale była chyba jednak głucha. Dlaczego? No, bo jak pytałam, co ty na to? To ściana milczała. No i co zrobiłaś? No, wiesz, żadnych zmian w moim życiu. Brakowało zmian w moim życiu. No i byłam coraz bardziej zła, zdenerwowana, nienawistna. Kopałam po ścianach, rzucałam wszystkim. Brak było zmiany w moim życiu i ta agresja rosła, 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 rosła i było jej coraz więcej. No i co zrobiłaś? Na szczęście pewnego dnia w końcu gdzieś za morza sprowadzono mi kolejne lustro. Powieszono je. No, to pewno już miałaś powiernika. Coś ty, bajarka. To lustro milczało. O, to jakieś dziwne lustro. Bo z reguły, jak mówisz do lustra, to lustro odpowiada. Chociaż jednym zdaniem, ale coś mówi. No, ale to było jakieś dziwne. Nie wiadomo jakie. Nic
Nie mówiło. No i co ty wtedy zrobiłaś, księżniczko? Oj, bajarko. Wtedy do mnie w końcu dotarło, że jeśli chcę coś zrozumieć, to muszę pytać. Bez tego, że się denerwuję, złoszczę czy nienawidzę, po prostu muszę do końca wypytać. A, widzisz, to życie cię nauczyło. No tak. No i zaczęłam pytać swojego ojca, matkę, księżną, księcia, dlaczego żeście tak postanowili, jeśli chodzi o moją edukację, że będą mnie uczyć nauczyciele w zamku. Bardzo bym chciała gdzieś pojechać za morze. No to moja mama mówi, no, księżniczko, jesteś delikatna. Potrzebujesz dużo naszej uwagi. Trzeba się tobą zajmować. Potrzebujesz ciepła, troski, opieki, jeszcze rodziców, więc zdecydowaliśmy, że będziesz się uczyła tutaj, w zamku, w domu. No i co? Zapytała bajarka. Zapytałam. No co? No po prostu zrozumiałam. Po co się miałam złościć? Przecież mówili do mnie z miłością, w miłości. Chcieli wszystkiego, co dobre dla mnie, więc po co się było złościć? No właśnie, po co? Zrozumiałam. I tak było w wielu różnych przypadkach, w różnych sytuacjach, że zadając pytania i prosząc o to, by mi wyjaśniono, coraz więcej rozumiałam, 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 przestałam się złościć, przestałam nienawidzić i w ogóle życie było, stało się. Najpierw się wydawało piękne, a później stało się piękne. I do dzisiaj, zamiast się złościć i nienawidzić, po prostu zadaję pytania. I wtedy jest wszystko w porządku. Czyli ten niepokój, który mi towarzyszył, zamienił się w pokój. I spokój. O, to jesteś szczęśliwa, rzekłam. Bardzo, bajarko. Odzyskałam to, kim prawdziwie byłam. A kim byłaś i kim teraz jesteś? No, moja mama i ojciec mówią, że jestem dla nich miłością ich życia. I to czujesz? No, tak, rzeczywiście czuję. Jestem miłością życia swoich rodziców. I jestem dla nich miłością. Wspaniale, cudownie. Bardzo się cieszę i dziękuję, że mnie wpuściłaś do zamku i wszystko mi opowiedziałaś. Co teraz będziesz robić w życiu? No, będę uczyć. Będę się dzielić tym, czego się nauczyłam. Zanim włączysz złość, nienawiść czy coś innego w kategoriach emocji, czy nawet mają prawo być to negatywne uczucia, zawsze najpierw zadaj wszystkie pytania, które służą zrozumieniu tego, dlaczego tak się dzieje. Ho, jesteś księżniczko bardzo mądra. A jak masz na imię? Anna, rzekła. Piękne imię. I mądra księżniczka. Dziękuję, że się ze mną tym wszystkim podzieliłaś. Proszę. A ja dziękuję, że byłaś bez zrażenia się tym, że wiele lat temu byłam bez wpuszczenia cię do zamku i przyszłaś do mnie ponownie, gdy już tyle mnie życie i różne sytuacje w tym życiu nauczyły. Dziękuję. Proszę, proszę. A czy pozwolisz mi opowiedzieć tą historię innym?
Oczywiście, opowiadaj. Jak najbardziej. Opowiedz. Będzie to dla mnie zaszczyt, że dzięki temu być może inni się czegoś ode mnie nauczą. Wróciłam do domu, szczęśliwa, że dostałam zgodę i dzisiaj się z wami tą historią, opowieścią, bajką podzieliłam. Dziękuję.